Dzień dobry, witam serdecznie. Long short w locie z Aten do Brukseli. Lecimy sobie razem z Danielem. Daniel leci tym smurfowym samolocinkiem obok. Z Daniel. My mamy wstępnie samolot już skonfigurowany, dlatego odpalamy już APU. O, te piękne komunikaty, które nam towarzyszą od jakiegoś czasu. I skończymy tutaj konfigurację. Następną, jak będziemy mieli APU, to będziemy tutaj widzieć, proszę bardzo. Zapinamy pasażerów. Ok, flight directory on. Prędkość startowa 155, początkowo 340, dalej 360, mamy RTO. OK. Za chwileczkę będziemy mogli APU włączyć. Jesteśmy na częstotliwości Unicom, nie mamy kontroli. Niestety, transponder 2000. Możemy sobie od razu poprosić. Aż tu go dam. Cockpit to ground. This is ground standby. Przechodzimy na APU. Menu FS Action. Ground Service. Remove all. Ground podjeżdża. Smurfy jeszcze nie wypychają. Athens traffic beeline 39 Charlie, pushback and start at stand Bravo 5. Expected departure runway 02 right. Okay, sir, the bypass pin is installed. All doors and hatches closed and all ground equipment is removed. Parking brakes are set. You may lift. Parking brakes set. Lifting the aircraft. We're cleared for start and push. Okay, cleared for push start. Athens traffic, stand number Bravo 7, push and start, Air Polonia 10 Ultima. Parking brakes are released. Commencing pushback. You can start the engines in sequence. Yeah, we'll start in the sequence.
Dobra. Załączamy silniki. Prawy. Kręć, kręć, kręć. Nie ma konfliktu, nie ma konfliktu. Podajemy paliwko od razu na prawy, bo nie ma co tu się zachwycać specjalnie widokami. Czemu nie hamuje? Hamuje. No i dobra. Jak zwykle z Danielem żeśmy sobie poradzili. Jego GSX wypychał, więc musiałem trochę mu zrobić więcej miejsca i chcieliśmy razem sobie wypchnąć i dosyć fajnie wyszło. Odpalimy lewy. Możemy podnieść paliwko. Set. Parking brake set. Parking brake set. Lowering aircraft. Ground startup is complete. You may disconnect. Roger, good engine start cleared to disconnect. See you in the side. Have a good position waiting for the visual. Thank you and goodbye. Klapy piątki. Athens traffic behind 39 at only taxi holding point runway 02 right. Athens traffic taxi to holding point 03 right behind 39 Charlie airplane 17. Idziemy za Danielem. Thank you.
sumie jeszcze jedna kwestia, którą można by tutaj sobie ogarnąć, powiedzmy. Dobra, dojeżdżamy do końca pasa. Daniel Smerfetka. Athens traffic belying 39 at Charlie, line up runway 03 right and now departing because Gargamel is coming. Athens traffic behind the departing Bell 29 Charlie, line up and wait runway 03 right, Air Polonia 1 Lima, behind. Światło do startu i skrowniki Antino. Stroby on. Transponder on. I Daniel rusza. To mi się trochę pas załamuje, widzę. Daniel w powietrzu trochę w prawo zniosło. Weźmiemy to pod uwagę przy naszym starcie.
Athens traffic, beeline 39 and Charlie after the departure runway 02 right, passing 4500. Kochany piosenku, no nie rób. No, czekaj, pan startuje. Dzięki, Daniel. Athens traffic, runway 03 right, take off, Air Polonia 1 Zapalamy zegarki. I toga. Athens traffic, beeline 39 Charlie, now direct Kilo Oscar Romeo. Check to continue. Flaps up, auto brake off, gear off. Athens traffic, airborne passing 4500 feet, Air Polonia 10 km. Athens traffic passing 7000 feet and direct Kilo Oscar Romeo, Air Polonia 1 Zero Lima.
ładne widoczki, więc jeszcze chwilę was tutaj zatrzymuję. Tlimy 9000. Żegnamy Ateny. Daniel ma około 25 mili i z bardzo ładną separacją. I co? Long short z Aten do Brukseli po starcie. I na małą podróż w czasie was zabieram. Jest 6 minut po starcie, a ja wam się łączę tak krótko przed lądowaniem. Serdecznie zapraszam. No, witam po przerwie. A powiem wam, jak wygląda sytuacja w tej chwili. Zaraz dajcie mi momencik, tylko muszę tak ogarnąć sobie troszeczkę samolot. Podchodzimy do Brukseli. Mijamy właśnie 130 poziom. Mam bardzo dużą prędkość. Dwa znowu te kupię komunikaty. Za mną, bardzo nisko, bardzo blisko mnie trzyma się. Daniel jest jakieś na 25, 30 mili przede mną, więc przyspieszyłem bardzo mocno. Do przynajmniej poziomu setnego będę leciał z dużą prędkością. Zrobimy sobie chyba nawet level change. Trzymamy tą prędkość i żeby zwiększyć prędkość zniżania. Albo muszę wyhamować z tej prędkości jeszcze. 10 mil mam do tego i jak to powiedzieć, no jest problem taki, że na plecach mam po prostu samolot Austrian 351. Ja wam to pokażę, proszę bardzo. Ja jestem ten żółty, tam jest Daniel i na plecach ja trochę przyspieszyłem, więc ja lecę 407, ale ten gość wcale nie zwalnia, on zapierdziela za mną równo, więc nie wiem, co zrobić po prostu. Tak, nie idzie tak lecieć. Kurde. A nic nie pisał, nic nie mówił. No jeszcze przez chwilę polecę sobie z tą prędkością. Jestem poniżej ścieżki. A i za chwilę przejdę na prawidłową prędkość, jaką powinienem zniżać. Osiemset, no jeszcze momencik, światło, lądowanie, skrowniki i zwalniamy, no bo to jest bez sensu, no. Zwolnimy speed breaki, wysuwam na maksa. Poniżej 20 mili już widzę Daniela. Obserwuję, co się dzieje z tym samolotem za mną, ale powiem wam, że to jest niepokojące, to co widzę, nie?
Gość jest na 7 mili, 369, ja już mam 340 i zwalniam. Ten gość wcale nie zwalnia, nie? Z tego co widzę, tego jest za wysoko też. Leci po sznureczku za mną, więc będzie mnie gonił. Dobra, ja to ignoruję w tym momencie. Przełączamy kamerkę tak, żeby było widać mój pysk. I skupiamy się na prawym podejściu. Przełączamy radar na 20 mil. Albo jeszcze nie. 1300 wyżej. Powyżej 7000, my zniżamy do 2000. Tu ktoś jeszcze też zniża. No sądzę, że będzie bałagan. Grant będziemy mieli na miejscu. Jest 121.875. Możemy się przygotować. 121.875. Muzyczkę z jakąś włączymy, tak czy inaczej. Zgłośnimy symulator. Gość jest za mną na 4 mili. Słabo. Jeszcze jeden samolot mi się wtrynił przede mnie.
10:35. Dobra, jakoś ogarnąłem, zapomniałem o ALS-ie. Brussels traffic, is there anyone landing on runway 25 right? Sorry, 25 left. Brussels traffic, Canadian 42 heavy is short final runway 25 left, Brussels. Is that how far are you out? It's 3.6 nautical miles. So they are slowing down my speed. Full established ILS 25 left and 7.5 miles to land. Polonia 1 right Lima. Dobra, minimum approach speed. No gość zapierdalał cały czas, za mną mam to gdzieś, nie? 155. Nerwowe to podejście, strasznie nerwowe. Austrian 351, look at the established runway 25 left for Buffalo. West traffic Canadian 42 heavy, vacated 25 left on Charlie 5. No dobra, wypinamy się. Próba, nie próba. Za mną ten gościu nic nie zwolnił kompletnie. Jest 4 mile za mną. Continue.
Runway vacated via Charlie 5, Air Polonia 1-0 Ultima. Runway 1-9, take the right to Aqua City, and then I'll give you the next one. Cross runway 1-9 and take first to the right, behind 39 Charlie. Brussels ground, good evening, Air Polonia 1-0 Lima, after runway vacated via Charlie 5. Air Polonia 1-0 Lima. Efficient once again, Canadian 40. Can we take stand 231 if possible for Canadian 42 heavy? Yes, also for 231. Okay, Roger, Canadian 42 heavy. Air Polonia 108 Lima, I'm sorry. Go ahead, Air Polonia 1-0 Lima. Alright, Lima, take the descent 167 via the inner. And Romeo 4. Say again, Air Polonia 1-0 Lima. 180 Lima, stand 167 by the Innis and Romeo 4. Stand number 167 via Romeo 4, Air Polonia 1-0 Lima. By the Innis and Romeo 4. By the Innis and Romeo 4, Air Polonia 1-0 Lima. Good evening, this is Austrian 351. We have vacated the runway via Charlie 6. 35 on buses, good evening. Stand by, good evening. 39 at Charlie. Austrian 35 on buses, good evening. Of Brussels, taxi stand 165 right by Innis and Romeo 4. 165 right via Innis and Romeo 4, Austrian 351. Correct. And for B-line 39 Charlie? 39 Charlie, can continue straight ahead, Innis, and then Mike, Innis, to stand 158. Stand 158 via Innis and Mike, B-line 39 Charlie. Good evening, Sabina 6, 165, at stand 1, with information Oscar, request IFR clearance to Zurich. 165, good evening, stand by, number 1. You're a 3-9 at Charlie, stand by, and hold position. Holding position, be line 3-9 Charlie. 39 Charlie, yeah. You know, 39 Charlie behind the Boeing 737-8 Hummer now to your left. Follow him. Back to descent 158 by the Innis. Mike and the Innis put it in check for you. Following Boeing 738 Air Bologna to descent 128 B-line 39 Charlie. Yeah, 39 Charlie, stand 158. It's not going to follow him, just make sure you're behind him. 158 via Innis and Mike. B-line 39 Charlie. 39 Charlie, Innis, Mike, Innis. Innis, Mike, Innis. B-line 39 Charlie. Mm-hmm. Yeah, that's correct, thank you. W ogóle to tak.
Światła lądowania, światła taksi. Troszkę zwolnimy. Okay, I clear to Suez Hoshi 8 Charlie departure, score 1000, initial climb is flat out 60, and information Papa Sabina 165. 615 is confirmed, score 1000. Score 1000, Sabina 165. 165, if I correct, thought of this approved for somebody. Okay, local. To jest takie rondko, na tym rondku muszę jechać normalnie, jak tak należy, o tam mamy jechać, ale ja muszę się odpowiednio tu na rondzie zachować. I tu skręcamy w lewo. E167. Za chwilę będzie po mojej prawej stronie. Ucho. 351, hold position. What is that holding? 167. Yeah, 39, trying to confirm right turn now on the right. You're almost missing it. Right turn now. Beeline 3 and Charlie. Yeah, 39 Charlie, to make it easier. Now right turn, and then the next left will be your final turn to your stunt 158. Right turn now, and next stunt 158. Beeline 39 Charlie, sorry for that. We have a bad chart. Beeline 3 and Charlie. Asha 351, you can get the ATAC to 165, right? Oh, I'll do that, thank you. O, jestem. To masakra z tym kołowaniem. No, już ci pomogę trochę. Co? Teraz będziesz miał w lewo o ponad 90, ale to, gdzie masz stanąć teraz? Poczekaj. 1,58. To teraz w lewo, na inner masz jechać, nie? Tak. To leć w lewo teraz. So, cross runway 19, taxi. I jaki masz numer jeszcze raz? 1,26? 1,58. Leć śmiało, leć śmiało, prosto. Śmiało, prosto jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze 9 standów, spokojnie. Jeszcze jedź. Mijasz 100, tak, ja już jestem. 172 mijasz, 170 w tej chwili, 168. Jeszcze spokojnie, będziesz miał odbicie w prawo, miniesz je i za tym odbiciem będziesz miał 160 po lewej stronie. No masz inner, outer 5 masz po prawej stronie teraz, miniasz je prosto, na wprost, cały czas. Ale ja nie muszę skręcać. Nic nie skręcasz, jedziesz prosto. Jeszcze chwilę, mijasz 160. Ja tu widzę już teraz na tych znacznikach, wiesz? Dobra. Co dwa masz, nie? 160, 158 i 156. Kurwa, na chuj ten gram.
ładnie zrobione. No, to prawda. Dobra. Air Polonia 10 Lima on stand number 167. Thank you very much for service and have a good night. Bye. A poza tym... Strasznie słabo go słychać w ogóle. Taki... No, taki poszarpany ma ten dźwięk, nie? No dobra, troszeczkę pomagaliśmy Danielowi, bo były tam jakieś kłopoty na kołowaniu i pokażę wam, w czym jest rzecz. No, troszkę poczułem też. No, ale to jest... Zobacz, jak ona jest odjebana, nie? Dobra, zjechaliśmy w pośpiechu z pasa. Daniel zjechał wcześniej, Charlie 2 ciął pas i chyba tędy tutaj zjechał. Na początku kołował tędy, dlatego były także w tym miejscu, ja go wyprzedziłem. A tu na wprost przejechał, tak jest. Czekaj, nie, bo ja sobie tutaj coś kombinuję, kminię. Tutaj sobie tak, Daniel zjechał z pasa drogą Charlie 4, przejechał na wprost i dostał kołowanie do pasa, do standu 160, 158. A 156 mówię, że miałeś, a na 158, że zaparkował. No nie. Na 158, że stoisz. No co dwa są, nie? Ale widzisz, nic na map zupełnie inaczej to pokazuje. Aha, no może. No zobacz, że ja stoję na gate 72. 75, serio. A zupdate'owałem. Uważam. A pokaż z tyłu samolotu, na którym stoisz. Czekaj. No jest różnica, jest. No jesteś na 158, to co ci mówiłem. Tak, ale Little Nav Map pokazuje stand 75. Nie, 158, mówię ci, 158. Co widzę na Little Nav Map? No może nie zaktualizowałeś Little Nav Mapa. Zaktualizowałem, przed samym lądowaniem zaktualizowałem bazę. No to, no to nie wiem, w czym jest rzecz. Ja mam dokładnie 158, na którym stoisz w tej chwili. I wszystkie innery mam, outery, wszystko to mam poopisywane też. No dobra, no nieważne, no tam nic się nie stało, i tak nie ma samolotów dookoła tam żadnych. Kurwa, ale musiał nas przez całe lotnisko przepierdolić, nie? Czekaj, bo jeszcze moment. Daj mi moment, dobra? A ja chciałem dojebać ci, kurwa, masz tego swojego Gargamela, jak cię wyprzedzałem. Dobra, moment. Zaraz się odezwę, sekundkę jeszcze. Słuchajcie, ja bardzo dziękuję. Lot wydał mi się bardzo udany, mam nadzieję, że się podobało lądowanie. Ja miałem troszeczkę emocji związane z tym, że ktoś tam za mną wleciał mi na ogonie i nie chciał za cholerę odpuścić. Wydaje mi się, że nawet nie powinien lądować, bo kiedy ja meldowałem o zjechaniu z pasa, to on już był na pasie, on po prostu zignorował to kompletnie. Także trzymał chyba 3 mile za mną na końcu i tak wyszło, jak wyszło. Dobra, ponarzekałem, pokażę mi jeszcze na koniec tak, pyska. Dzięki za oglądanie Longshorta. Zapraszam na kolejne, może przy podobnych emocjach. Na razie, dzięki, cześć.